Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj nie pokażę, jak zrobić nic, bo nic mi się nie chce. Tak gorąco jest. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Janusz Borówa i dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować mimosę. Zapraszam. Koktajl ten jest uwielbiany w gronie biznesmenów, którzy piją go podczas brunchu, co jest, myślę, że zrozumiałe, gdyż 11:30, trochę jeszcze za wcześnie na wódę, więc akurat takie winko musujące, ja ich rozumiem. Bardzo prosty w wykonaniu. Na początek ważny krok, akurat tutaj nie wypada zapomnieć, to należy schłodzić kieliszek, używając lodu z zamrażalki, oczywiście. Kieliszek należycie schłodzony odkładam. Dlaczego ja go odkładam? Muszę na niego nalać. Kieliszek schłodziłem bardzo intensywnie, gdyż od razu do niego będę wlewał, więc nawet nie będzie miał sobie chwili postać. Także lód zwracam do nadawcy. Proporcje, to jest koktajl dwuskładnikowy. Proporcje są takie. Jedna część soku pomarańczowego. Dwie części wina musującego, wytrawnego. Ja mam takiego bruta. Może być jakieś prosecco, może być szampan, co tam Państwo macie pod ręką. Może być też słodsze, ale wtedy będzie słodsze. Dlatego ja robię to na oko. Pamiętajmy, jest to koktajl luźny, dlatego dodaję dokładnie tyle soku pomarańczowego. Otwieram moje winko musujące, no i dolewam go. Tak, mniej więcej dwa razy więcej. Nic się nie rozlało. I oto jest mimosa. Klasycznie podawana jest we flutach, czyli takich kieliszkach wysokich do szampana, ale ciekawostka. To, czyli kup, to były kiedyś dedykowane kieliszki do szampana, więc ja też w takim zrobiłem. Gdybym miał fluta pod ręką, to bym zrobił we flucie, ale nie mam, więc nie zrobiłem. Nie zapraszam do dyskusji. Próbuję. Doskonałe. Powiem tak, w ogóle mnie nie dziwi, że ci biznesmeni się tak zapijają tym, gdyż jest on bardzo dobry, orzeźwiający, lekki. No, po prostu aż odleciałem w kosmos. Jest to idealny koktajl na taką pogodę, właśnie 32 stopnie na zewnątrz, to wchodzi bardzo dobrze. Ważne, żeby pomarańcza, sok z pomarańczy, jaki Państwo używają, był świeżo wyciśnięty, gdyż wtedy daje to taką paletę smaków, gdyż wyciśnięty sok daje nam te smaki, które są tutaj dobre, a taki sok z kartonu, no z dodatkiem cukru, to już nie byłby taki wyjątkowy, jak ten koktajl tutaj, co ja mówię. No, nieważne, co ja mówię, ważne jest wyciśnięty sok, a nie kartonowany. I wtedy będzie warto. Dodatkowym atutem tego koktajlu jest taki, że można go wykonać bez posiadania lodu w zamrażalce. To ziu, co robiłem z lodem, można pominąć poprzez po prostu włożenie kieliszka do zamrażalki. Tak samo jak do lodówki włożenie sobie winka i soku. I będzie zimny zawsze i wszędzie. Kiedy... po prostu zawsze i wszędzie. Dziękuję za uwagę oraz zapraszam ponownie. Dodatkowy atut tego koktajlu jest taki, że go mogę teraz wypić, bo przysięgam na wysokiego demona Elgrima, jest 32 stopnie i umrę zaraz. Koniec.